Siema, z tej strony Żółty, a na dziś przygotowałem dla was film, trochę kontynuację można powiedzieć poprzedniego odcinka z najrzadszego czołgu, którego na 99% na pewno nie masz. No a tego czołgu według mnie na 101% nie masz, tak więc zostawcie like oraz subskrypcję. I słuchajcie, ISU 130, no to jest czołg, który naprawdę bardzo rzadko się spotyka. Ale dlaczego w ogóle zdecydowałem się nagrać ten odcinek? Napisał do mnie jeden z widzów właśnie odnośnie tego, że jest czołg jeszcze rzadszy niż WZ-120 GFT, czyli czołg, który wam pokazywałem kilka dni wcześniej. No i właśnie to jest ISU 130, który był dostępny bodajże tylko dla moderatorów World of Tanks albo coś na podobę tego. Jeżeli się mylę, to tutaj mnie poprawcie w komentarzach. Ale zdecydowałem się nagrać ten film również z jednego powodu, ponieważ nagrałem film o WZ-cie, że 99% graczy go nie ma. No i kilka dni później Multi nagrał film o czołgu, którego na 100% nie masz. Tam jakiś ta Walkiria, czy jakiś tam inny czołg. Więc postanowiłem, że nagram czołg, którego na 101% na pewno nie macie. To po pierwsze, zrobiłem miniaturkę, raczej pan od miniaturki, Neksiu, zrobił miniaturkę specjalnie podobną do Multiego. Więc czekam na ruch Multiego, gdzie będzie na 102% nie masz tego czołgu. No i zobaczymy. Raczej wątpię, ale może. Słuchajcie, ISU 130 jest to niesamowicie interesująca mnie maszyna. Dlaczego? Otóż, no on z wyglądu wygląda jak zwykły ISU 152. No i tam wyglądowo, czy mobilnościowo, pancerzowo, wygląda tak samo. Ale pierwszy strzał, 641. I teraz uwaga, ważna kwestia w tym pojeździe. Właśnie 130, czyli jego kaliber. Otóż, ale piękny strzał w skorpiona. Otóż, słuchajcie, pociski 570 damage'a, 212 peny. Natomiast to są pociski goldowe. Pierwsze, które tutaj widzicie, to są pociski goldowe. Czyli mają 212 penetracji, 570 damage'a. Damage super, penetracja trochę średniawa, powiecie. No a pociski zwykłe 490 uszkodzeń, 238 peny. Więc tutaj jest sytuacja bardzo rzadka w World of Tanks. Mamy penetrację na goldzie mniejszą, za to damage większy. Dobrze to powiedziałem? Penetracja mniejsza, damage większy. Chyba dobrze powiedziałem. To jest naprawdę ciekawe, za to haeki, jak tutaj widzicie, 640 penetracji, 640 znaczy się damage'a i 65 penetracji, więc to już w ogóle super dużo, no ale penetracji dosyć mało. Na szóstki, siódemki, ósemki, no i myślę niektóre dziewiątki, goldy na spokojnie wystarczają, natomiast tutaj widzicie są dziesiątki. Jednak zwykłe pociski, gdzie jest większa penetracja, no by się tutaj przydały, a ma ich tutaj kolega L4 z tego co pamiętam, Nick. Podłoga, dużo podłóg i L4 na końcu. Ma tych pocisków zwykłych, czyli z większą penetracją, tylko 5 sztuk. Dziesiątki, ale poza tym one są dosyć miękkawe, poza na przykład E4 i chociażby takim BZ-em czy ISM3, a przede wszystkim Contro Carro. 3 do 1. No, w bitwie raczej takim TD-kiem nie spodziewacie się, że tutaj kolega L4 będzie jechał naprzód, nie wiadomo co robić. No, po prostu kampienie, tak? Ale z tego co wiem, jest to jakiś tam, z tego co pamiętam, wyciąg, jeżeli dobrze pamiętam. Mamy ISU 130PM, o wiele bardziej uniwersalny czołg niż ISU 130. No i ISU 130, z tego co kojarzę, ma 300 osób na serwerze europejskim. Na pewno wam dam tutaj screena teraz. Około 300 osób ten pojazd posiada. Naprawdę, żeby go spotkać w randomku, to jest mega, mega rzadkość. Nie są też jakoś przesadnie wybitny, no bo jak wiemy, ISU zwykłe pancerzem nie grzeszy, czy też mobilnością, no ale działo, zwłaszcza w tym pojeździe, ten gold, no niestety ten stamp nie wszedł, ten gold 560 damage na strzał z penetracją 212, no na swoich niższych i troszeczkę wyższych kierach robi wrażenie zdecydowanie. 5 do 4. Na razie wynik jest taki, no niezadowalający, 1000 damage'a, ale uwierzcie mi, że będzie tutaj więcej. Gdzieś tutaj niby ich widać od boku. Contro Carro, o to pixel shot jakiś. O wow! To weszło? O wow! O wow! No to naprawdę, to było ładne. Ajajaj, niestety nie wyszło FISA 3.2. Właśnie, zapomniałbym wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej kwestii odnośnie jeszcze działa tego pojazdu. Nie chodzi mi tu o celność i czas skupiania,
bo szczerze nie przygotowałem się i nawet nie wiem, jak dobre te parametry są tutaj. No ale chyba widać po tym strzale, że niezbyt zadowalające, jak to radzieckie działa. A czy nie, ogólnie celność, czas celowania w tym pojeździe nie są jakieś tragiczne. Bardziej mi chodzi o to, że na zwykłych, jak i goldowych pociskach mamy pepeki, czyli coś, co ja osobiście uwielbiam, jeżeli pepeki mają naprawdę dobrą penetrację. A według mnie 230, ile dokładnie? Dwie penetracje? Na zwykłych pociskach 238 to jest naprawdę fajna penetracja, no i 212 na goldzie. Tyle, że trzeba pamiętać, że to jest TEDek i to też tak trochę krzywo można powiedzieć trochę jest, nie? No bo jednak TEDeki powinny dysponować niby dużą penetracją, ale nie w tym przypadku, tutaj jest kompletnie inaczej. W ogóle nie powiedziałem o tym, kolega tutaj gra z plutonowym LC Evenem Fierce bodajże. Kolejny nietrafiony strzał niestety w T57 Heavy i jest spot. Ale na szczęście T57 Heavy nie trafia. Chociaż jest szansa, że się odbijecie od takiego ISU, czy to 152, SU-152, SU-100. Te wszystkie czołgi mają właśnie to jarzmo bardzo wielkie i bardzo odporne na wiele pocisków, zwłaszcza takich jak HIT. Chociaż wiadomo, może się zdarzyć, że jakimś tam fartem się to przebije, ale zazwyczaj ta część jedyna czołgu odbija. No i na razie czekamy. 9 minut do końca, jest kontrokaro. O! No i tu mi się wydaje, gdyby były APC-ry z taką samą penetracją, raczej by to nie weszło. No ale kto wie. Kolega wybiera damage nad fragi. No w takiej sytuacji jest to dosyć... ciężka sytuacja, ale... Znaczy ciężka sytuacja. Bardziej chodzi o to, że trzeba kończyć lufy też, nie? Ale Heavik jest za to groźniejszy na pewno niż kontrokaro. Pięknie skończone. 3000 damage'a. 10 do 12. No ale czołgi dalej groźne. E4 tutaj ten Contro Carro, chociaż on chyba bokiem tu jest, tak? No i jak to działo poprzednio, pokazało, że nie potrafi celować, to w tym wypadku trafił pocisk idealnie w samo sedno Contro Carro. 11 do 12, 3200 damage'a. No i zobaczymy, jest T4-9, chociaż ze spotem to jak najbardziej tutaj nasza drużyna, znaczy drużyna kolegi wygrywa, bo LC Event to jest po prostu mistrz spotowania. Coś kapuje bazę. Zgaduję, że to E4 albo Borusk. Jest... O wow, T4-9, 568. Losowania powyżej 600 jak najbardziej zdarzają się na tym czołgu, bo pamiętajmy, że RNG jest plus 25, minus 25 pro... Teraz dopiero zauważyłem, że kolega ma 3 marki. Jestem ciekaw, ile na 3 mowę trzeba robić w tym czołgu. No ale z racji tego, że jest go mało, to zazwyczaj im mniej czołgów jest danego typu, tym trudniej jest go zmarkować. Więc zgaduję, że kolega tutaj L4, no to raczej jest, jakby to powiedzieć, mocarzem w tym czołgu po prostu. No inaczej się chyba tego nie da nazwać. Czy ISA przy... No od boku to na pewno jeszcze z takich pepeczów. 638, wow. Jeszcze nie trafił IS-3-2. Jest gdzieś E4, która pewnie kapuje. Wątpię, żeby to w sumie Burak teraz kapował. Chociaż może kto wie. Doskonała kooperacja między LC i Venem właśnie i ISU-130, który jedzie tam, gdzie trzeba, w momencie, kiedy trzeba. Inaczej się chyba tego nie da nazwać. E4 niestety nas wyspotowała. I chyba to będzie... Wow, nie trafiła. Ale 20 sekund do końca kapa. Nie weszło. Robi się gorąco. 15 sekund do końca. 5000 damage'a. Czy to będzie wyciąg? Jestem naprawdę tego ciekaw. 8 sekund do końca. Borus jest LC Event. Zbił kapa. I takie strzały są tak ważne w tej grze. O kurde, ale na szczęście LC Event skończył. T4-9 nie wiadomo gdzie jest, gdzieś tam z tyłu. Kurde, robi się gorąco. 5000 damage'a po 3 fragi. T4-9 teraz bez problemu może strzelać właśnie w naszego ISU. IS-3-2 z tyłu. Robi się naprawdę źle. Robi się źle. LC Event jedzie. IS-3-2 jedzie z tyłu, ale kolega się chowa za wrakiem. I na szczęście go kończy. Chociaż miał naprawdę dużo czasu na strzelenie. Jest T4-9. Nie mów, że on wie... Ja pierdolę. No nie, no w takich sytuacjach to tak się nie wierzę. No co to było? Pepiszon 1-2-3. Coś ty zrobił.
No trochę to zdupił, trochę to zdupił. Po cztery fragi mają, naprawdę kooperacja rewelacyjna w tej bitwie. Został Buraz, który naprawdę ma szansę dalej to ugrać, chociaż jakby miał full HP, a teraz ma 300 HP z tego co widzę, no to niezbyt chyba to się uda. No ale Buraz dalej naprawdę groźny, ten magazynek dwupestkowy jest zniszczyć tutaj na spokojnie Isu, a kolega w LC Ivenie ile ma? Full HP. No to Buraz by musiał, chyba nawet z HK, jakby LCK przebił dwa razy, to by go nie zabił. Przewinę troszeczkę bitewkę. Zaczynam mówić chyba jak Hallak powoli, za dużo chyba Hallaka oglądam, bo kolega powiedzmy tutaj L4 i kolega coś tam i tak dalej, Hallak też tak gada. Chyba za dużo Hallaka po prostu. Gdzie ten debil? No bardzo dobre pytanie, gdzie jest Buraz? Został na hita. No ale również dobrze Buraz ma na hita naszego tutaj głównego bohatera bitwy, czyli Isu 130. Buraz jest z tamtej strony. Zgaduję, że raczej już go LC Even skończy. Zobaczymy, czy Buraz ucieknie. Może jeszcze bardziej to przyspieszę. Jak? No, LC Even go skończył. Tak więc cóż, zobaczmy jeszcze na koniec wyniki bitwy, czy weszła tutaj M-ka. Chociaż to są dziesiąte tiery, więc raczej na pewno jest M-eczka. No i mamy M-kę, gówniane medale i to jest Brothers in Arms. Słuchajcie, 5185 damage'a, 4 fragi, 1578 expa podstawy wystarczyło, żeby była M-ka. No jak mówię, tego czołgu jest tak mało, że i MK na przykład też bardzo łatwo się wbija. Tak samo na takim czołgu jak Su-76L. Tam co bitwę macie praktycznie MK, bo jego jest mało i jest po prostu bardzo łatwo nim zrobić dobry wynik, bo jest bardzo dobry. No tu jest trochę inna sytuacja. Co my tu dalej mamy? 188 tysięcy zarobku na czysto. No bo tak, to jest czołg premium. Zapomniałem sobie o tym wspomnieć, ale tak. Powyżej 300 metrów 4300 damage'a. Naprawdę ciekawa bitwa pokazująca zalety tego pojazdu, przede wszystkim jego działo i to, że ma mniej penetracji na goldzie, za to więcej damage'a. Ciekawy czołg, chciałbym go mieć, chciałbym, żeby był kiedyś na czarnym rynku jakaś limitowana edycja, powiedzmy tylko 100 czy tam 1000 czołgów, chociażby to zepsuła trochę magię tego Isu 130, bo on jest dalej białym krukiem, jeżeli chodzi o tą grę. No, co za tym idzie, coraz bardziej bym go pożądał, no bo naprawdę, bardzo, ale to bardzo jest mało tego czołgu. Piszcie w komentarzach, czy chcecie dalej jakieś takie super mega rzadkie czołgi oglądać na kanale. Myślę, że coś jeszcze bym tam ciekawego znalazł. No i piszcie, czy w ogóle wiedzieliście o takim czołgu jak Isu 130, bo to jestem tego najbardziej ciekaw. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia w kolejnych filmach na moim kanale. Nioi! Ha ha ha!